Oczywiście tutaj backstage, czyli kulisy półmaratonu wałbrzyskiego, idzie z nami tutaj dyrektor biegu, może parę słów powie, jak jest trasa przygotowana. Z nami Krzysztof Grajek. Krzysztofie, witam cię serdecznie. Byłeś na objazdówce na trasie. Czy wszystko już jest przygotowane? Dzień dobry, witam. Tak, trasa już jest gotowa do drogi. Wszystkie punkty mamy zabezpieczone, więc powinniśmy ruszyć zgodnie z planem. 20 sekund do rozpoczęcia. Jeszcze chwila i za chwilę wystartują. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i Magistrackim. Chodź Sławku, zapraszam cię, rozpoczniesz ze mną tutaj uroczyście, redakcja sportowa Wałbrzych TV, ze mną Dobrosław Kowalski, rekordzista Guinnessa w żonglowaniu piłkami różnego rodzaju, znacie go doskonale. Chodź Sławku, witam cię serdecznie, co powiesz o tej imprezie dzisiaj? No, impreza, do której mam duży sentyment, bo sam tutaj pobiegłem, jestem w tej koszulce, tak. Było to w 2013 roku, potem trochę biegania zaniechałem, ale czuję tą atmosferę dzisiaj już, choć jestem tylko tutaj jako tak zwane media. I niewykluczone, że wrócę do biegania. No to... I w przyszłym roku może już się spotkamy na starcie. No to super, bardzo się cieszę. Sławku, dziękuję ci też za pomoc techniczną tutaj przy tym wszystkim ogarnięciu całego naszego sprzętu. My jesteśmy oczywiście przed startem, jednocześnie metą na Placu Magistrackim. Zapraszamy wszystkich biegaczy, którzy tutaj są, żeby przyszli, podzielili się, skąd przyjechali, dlaczego ich pasją jest bieganie i co sądzą o Eko Półmaratonie Wałbrzyskim 24. edycji. Myślę, że dla kibiców pogoda może niespecjalna, jakąś bluzę trzeba ubrać, ale dla biegaczy wydaje się idealna. Tak, idealna. O, jest Mirosław Lech, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego. Teraz zapraszamy na wywiad. Serdecznie zapraszamy. Sławku, dziękuję ci. Nie udało mi się ostatnio zaprosić na wywiad, to chociaż teraz. No, dlaczego znowu biegamy? Dlaczego biegamy? Biegam odkąd pamiętam. Także biegamy dla sportu już, dla rekreacji trochę. Lepiej się czuję. Człowiek się naprawdę dużo lepiej czuje, jak biega, organizm inaczej funkcjonuje, nie choruje, czyli dla zdrowia. Pytam jak oczywiście przed setką, ile razy był trójgarb jako trening? No było, tak. To jest, myślę, najlepsza trasa treningowa przed takimi biegami, no kilkadziesiąt. Eko 24 Eko Półmaraton Wałbrzyski to nie tylko półmaraton, ale z tym towarzyszące biegi. Bieg po zdrowie, bieg pracowników Toyoty, jeżeli dobrze pamiętam. Powiedz mi, skąd taki pomysł, że w ogóle to się wszystko razem łączy i dlaczego się łączy? No tak, bieg po zdrowie to już tradycja, można powiedzieć taka troszeczkę tutaj prezydencka, który też jest lekarzem i ten bieg towarzyszy, jeżeli chodzi o półmaraton, no od samego gdzieś tam początku. Ponieważ głównym naszym tytularnym sponsorem jest firma Toyota, mamy także Mistrzostwa Polski, właśnie biegaczy Toyoty na dystansie 21 km oraz 10 km i stworzyliśmy niedawno, bo zaraz po pandemii, edycję także biegu bez barier dla osób z trudnościami ruchowymi. Dla nich też jest oddzielna kategoria. Powiedz mi, czy dużo się zawodników, bo wiem, że było około 1700 zawodników, a docelowo mamy? No właśnie, byłem w biurze zawodów, wszystkie pakiety zostały, wszystkie numery zostały wybrane, także mamy można powiedzieć komplet tutaj tych ilości, którą wyprzedaliśmy początkiem tygodnia. Czyli 2000 gdzieś około, czy nie? Nie ma tam 2000 numerów startowych. Teraz już nie pamiętam cyfr z numeru z biura zawodów, ale dostałem informację właśnie z Data Sport, że wszystkie numery startowe zostały odebrane. Super, a znamy najstarszego wiekiem, najstarszą, najmłodszego, najmłodszą wiekiem? Myślę, że wrócimy z tą informacją, jak tutaj już puścimy bieg, wrócimy sobie tak do Daty Sport i pościągamy troszeczkę informacji takich numerycznych. Marcin, jak przygotowania do tego półmaratonu specjalnie trenowałeś? Przyznam szczerze, że nie, bo był troszkę inny pomysł na start. Za tydzień chciałem biec półmaraton w Warszawie, więc dzisiaj się zdecydowałem tylko na 10 km. Po raz pierwszy w mojej przygodzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem dobrze przygotowany, ale nie wiem, czego się spodziewać. Sportowy Wałbrzych TV, witam cię serdecznie. Skąd przyjechałeś i dlaczego start jest półmaratonie Wałbrzych? Ze Zgorzelca, jestem drugi raz, w tamtym roku byłem, pogoda była w tamtym roku no bardzo kapryśna, w tym roku jest zdecydowanie lepiej, ale jest bardzo tutaj miła atmosfera, wszystko jest dograne organizacyjnie na tip-top, także myślę, że warto tutaj być w tym dniu, żeby po prostu brać udział. Dzień dobry, jak pan ma na imię? Stanisław. Pierwszy raz na półmaratonie?
Nie, jestem chyba już 10 raz. A skąd do nas przyjechałeś? Z Krakowa. O, to pięknie. Mój brat mieszka w Krakowie, więc znam okolice. Też trenujesz w Krakowie na co dzień? Tak, biegam 2 razy w tygodniu. Oczywiście park rany i takie mamy wieczorne biegi klubowe z ITMBW wieczorem. Jakoś oprócz tego trzymasz dietę, starasz się zdrowo odżywiać, żeby twój organizm był przygotowany na takie biegi? Oczywiście, zawsze trzeba być przygotowany, trzeba trzymać dietę, trzeba się po prostu 2 biegi co najmniej w tygodniu, to jest takie minimum. Bardzo dużo osób z waszego regionu widzę, że przyjeżdża tutaj na ten półmaraton, jakoś szczególnie sobie polubiliście to miejsce? Ja pochodzę z Kamiennej Góry, ja mieszkam tam i jestem tu co roku. Tylko... Biegniesz cały półmaraton? Nie, teraz dziesiątki, bo trochę mam lat, to trochę mi ciężko jest. Okej, a powiedz mi, jak w ogóle ci się podoba sam półmaraton Wałbrzyski? Dobra impreza? A nie, to nie ma gadania, jest ciężki, bo tam potem te podbiegi, ale świetnie zorganizowany i w ogóle z tymi rynkami tutaj to jest rewelacja po prostu. Cześć i czołem, są z nami minersi, którzy oczywiście zabezpieczają imprezę, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. No mam nadzieję, że czują się bezpiecznie. Jesteśmy już na tej imprezie parę ładnych lat, doświadczenia zebraliśmy, pomagamy jak potrafimy. Powiedz mi, też widzę, przygotowujecie medale i się opiekujecie tymi medalami. Tak, tak. Jest duże zainteresowanie medalami, szczególnie w momencie, kiedy je wieszamy. Każdy chciałby sobie zrobić zdjęcie, chciałby zobaczyć, jak wygląda. No, a mamy to wszystko wyliczone i musimy tego pilnować. Mirosław jest z nami. Mirosław, powiedz wprost, ile razy już startowałeś w Wałbrzyskim półmaratonie? W Wałbrzyskim półmaratonie muszę się pochwalić, że pierwszy półmaraton to ja wygrałem w Open. W 95 roku, w Piaskowej Góry był start. No i tak to chyba piąty raz startuję, bo jeszcze te edycje były przerywane, później reaktywowane. No i 3 lata z rzędu startowałem na 10 km. No i teraz skończyłem 60 lat i postanowiłem reaktywować półmaraton. Jest z nami starosta powiatu wałbrzyskiego, tak, na żywo, Sportowy Wałbrzych TV zawsze nadaje na żywo ważne imprezy tam, gdzie jesteśmy w regionie. Z nami oczywiście Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego, a też kolega Mirosława Lecha, który startuje, dlatego zapytam, czy mu kibicujesz? No oczywiście, swoim zawsze trzeba kibicować, no ale nie tylko Mirosław, no wszyscy mieszkańcy powiatu i mieszkańcy Wałbrzycha są dla nas ważni, także aby każdy miał na tyle sił, żeby wystartować i wrócić w pełni zdrowy na metę. My nadal czekamy na biegaczy, którzy wystartowali w półmaratonie i w biegu na 10 km, a korzystając z tego, że ich nie ma, porozmawiamy z ciekawymi osobami, z firmami, instytucjami, osobami, które się angażują w półmaraton wałbrzyski co roku. Nie może zabraknąć Fit24 Klub. Tak, witam serdecznie. My w tym roku nie dość, że wystawiamy się tutaj i dajemy naszym zawodnikom wsparcie żywieniowe, to jeszcze w tym roku prowadziłam rozgrzewkę dla wszystkich, także rozgrzałam biegaczy, żeby przed startem wszystkie mięśnie dobrze popracowały. A wszyscy, którzy już dobiegną na metę, mogą przyjść do nas na pysznego shake'a odżywczego. Firma Fit Club 24, nasz klub jest od wielu, wielu lat z półmaratonem wałbrzyskim. Wspieramy zarówno w czasie przygotowań, ale też w czasie samego biegu. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym właśnie zdrowym odżywianiu. Czy faktycznie przy bieganiu potrzebujemy innego dodatkowego wsparcia oprócz standardowego jedzenia, którym się odżywiam na co dzień? Tak, zużywamy bardziej, potrzebujemy też bardziej odżywić. I standardowo osoba siedząca na kanapie ma inne jedzenie niż osoba, która dużo biega. Potrzebujemy więcej nawodnienia, potrzebujemy więcej mikroelementów, witamin, no i szczególnie białka, które odżywia nasze mięśnie i wspiera nasz organizm, żeby się dobrze regenerował. A jak to jest po biegu takim, chociażby na 21 km? No po biegu trzeba uzupełnić głównie białko, mikroelementy, witaminy, węglowodany, czyli takie dobre źródła, które się szybko wchłonią, dzięki którym nie będzie zakwasów tak zwanych, szczególnie osoby, które nie biegają zbyt dużo. Dodatkowo uzupełnić płyny, elektrolity, żeby fajnie się zregenerowało ciało. Mamy jakieś szczątkowe wyniki tutaj podane z 5 kilometra. Wiemy już na pewno, że prowadzi Kenijczyk Kiamo. Na 5 kilometrze miał czas 16 minut 54 sekundy i 84 setne. Wśród kobiet prowadzi Jepkiuri, też również z Kenii. Chyba za chwilę powitamy pierwszego uczestnika kończącego bieg na 10 kilometrów. Już wjeżdża policyjny radiowóz, jakby prowadzący cały dystans i już biegnie. Ogromne brawa. Bartek, tutaj jakbyś mógł stanąć, zapraszam cię serdecznie, gratulacje, wygrałeś na 10 km z jakim czasem? Nie wiem, jeszcze nie widziałem zegara. A na twoim? Około 32 minut.
To chyba raczej radiowóz przed tobą uciekał. Można tak powiedzieć. Próbowałem go minąć parę razy, ale ciężko było. Jak było, w ogóle przygotowałeś się tak specjalnie na te 10 km? Było ciężko, nie spodziewałem się, że trasa jest tak wymagająca i tak naprawdę ciężko. Tutaj o płaskie odcinki, były albo zbiegi, albo podbiegi, co bardzo mocno angażowało całą organizację. Trzeba było do samego końca pracować. Nie jest to mój start docelowy, jest to mój test, ponieważ za 2 tygodnie startuję w San Francisco w kolejnym biegu cyklu Golden Trail World Series, więc dzisiaj chciałem sprawdzić swoją formę i widać, że jest dobra. 10 km za tobą, jak się biegło? Tu zapraszam do kamery, jak się biegło? Siemanko, było fantastycznie, aczkolwiek nie było, dychy było 9,5. Okej. Okay. Ale trasa naprawdę pagórkowata, ciężka, wymagająca, ale pogoda sprzyjała, także gratulacje do organizatorów. Twój czas, który sobie założyłeś, okej? Okay. No miało być poniżej 40, trochę brakło. Ale mimo wszystko pozytywnie, za rok się widzimy jeszcze raz. No to dobrze. Zapraszam do drużyny Mad Runners. Okej, okay. Dzięki serdecznie. Dzięki, gratulacje. Cześć, pierwsza chyba na mecie. Tak, dokładnie. Kobieta, tak? Jak się biegło? Bardzo dobrze się biegło, bieg w 100% kontrolowany. Super atmosfera, super kibice, także bardzo się cieszę. Ciężko się biegło czy prosto? Prosto. 10 km to wymagający dla Ciebie dystans, czy raczej już nie? Ponieważ szykuję się do debiutu w maratonie, to nie. To już nie. Gratuluję serdecznie. Dzięki. Cześć, jak się biegło na 10 km? Biegło się bardzo ciężko. Mimo że jest chłodno, to jest dość wilgotno i dało się to czuć na trasie. Podbiegi naprawdę zabiły, myślałem, że będę nadrabiał na zbiegach, ale to tak nie działa niestety. Sam dla siebie jesteś zadowolony ze swojego czasu i wyniku? Jestem zadowolony, pobiłem swoją życiówkę o 15 sekund. Na tej trasie no to jest bardzo fajne. Czy myślisz, żeby następnym razem cały półmaraton sobie? Biegłem go już tutaj 5 lat temu, wówczas było 30 stopni, zdychałem bardzo. Na pewno kiedyś tu wrócę. Amerycie, zapraszam, Sportowy Wałbrzych TV, jesteśmy na żywo. Jak się biegło na 10 km? Powiem szczerze, fajnie, pogoda dopisała. Chociaż trochę mnie te podbiegi zmęczyły, te nawroty. Ale ogólnie... Właśnie każdy mówi, że podbiegi właśnie istotne w tym biegu wałbrzyskim, że wbrew pozorom to nie jest łatwy bieg. Nie, nigdy nie był. To jest jeden z trudniejszych biegów, także... Próbowałeś już swoje siły kiedyś w półmaratonie, żeby nie... Dwa albo trzy razy biegł. I jak było? Z dobrym wynikiem, godzina 36. A na 10 km lepiej się biegnie? Ciężej, dużo ciężej. Dzięki serdecznie. Nie ma czasu rozłożyć sił. Dzięki serdecznie. Wszystkiego... Staram się tutaj zawołać kolejnych biegaczy do naszego stanowiska. O, jest. Chodź, powiesz parę słów. Naprawdę, tu. Chodź tu do mnie. Cześć, jak masz na imię? Adam. Biegłeś na 10 km? Tak, na 10. Jak się biegło? Dobrze. Dobrze, trasa znana, znam Wałbrzych, jestem sąsiadem ze Świebodzic, także spokojnie. Jakieś specjalnie przygotowałeś się na 10 km? Nie. Czy myślisz o tym, żeby w przyszłym roku pobiec w całym półmaratonie, a nie tylko dyszkę? Już biegłem tutaj półmaraton nie raz. No teraz tak, może tak po urlopie trochę człowiek niewybiegany, może przyszły rok będzie jakoś lepszy. Zadowolony z twojego czasu na dychę? Bywały lepsze, ale nieźle. Dzięki serdeczne. Również dzięki. Zapraszam na Sportowy Wałbrzych TV. Okay. Zapraszam przed kamerą. Jej, dobrze. Chodź. A tu. Jak się biegło? Dobrze, męcząco troszeczkę. Jak masz na imię? Ewa. Specjalnie się przygotowywałaś na 10 km? Tym razem nie. Okej. W zeszłym roku biegłam z kontuzją i się przygotowywałam. W tym roku trochę zboczyłam z toru. Podbiegi trudne? Tak, powiem, że teraz jest drugi raz, chyba drugi rok, nowa trasa. Nowa trasa jest bardziej ostrzejsza, jest dużo podbiegów, takich niewiadomych, gdzie ja już biegłam w zeszłym roku, a ja po prostu zapomniałam, że tam jest tak ciężko. Ale czas zadowalający dla Ciebie. To znaczy się nawet, nie wiem, powiem szczerze, ale chyba 52 minuty albo 51. Pobiegniesz w półmaratonie pełnym przyszłym roku? Ja biegałam 2 lata, czy 3 nawet z rzędu. A później troszeczkę nie miałam czasu na przygotowania, więc postanowiłam chociaż tą 10, bo liczę na tą Toyotę, która jest za mną. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Gratulacje. Również. Dzięki. Na metę dobiegają kolejni biegacze, może uda mi się znowu kogoś tutaj złapać. Chodź, udzielisz wywiadu, chodź. Cześć, jak masz na imię? Krzysiek. Skąd jesteś? Z Kamiennej Góry. Jak się biegło? Ciężko, ja miałem być na 21, ale wczoraj zmieniłem, bo zdrowotny, a i tak dobrze skończyłem. Ale co, zadowolony jesteś? Ja zawsze, bardzo. Na swoje możliwości, dzisiaj to bardzo dobrze.
To co, gratulacje. No a co, najważniejsze ukończenie. Podobało się? Ja zawsze tu przyjeżdżam i także mi się zawsze tu podoba. Dzięki serdecznie. Jak widzicie, większość osób jest zadowolonych z własnych wyników, niekoniecznie z tego, że wygrali czy zajęli któreś tam odpowiednie miejsce. Także w ramach możliwości będziemy łapać kolejnych, którzy przebiegli, ale widać bardzo, bardzo, bardzo zmęczeni. Oczywiście. Korzystając z okazji, z nami wiceprezydent Kacper Nogajczyk. Witamy serdecznie na żywo. Dzień dobry bardzo. Sportowy Wałbrzych TV. Nie trzeba było dzisiaj zamienić butów do biegania z rowerami? A przychodziło mi to przez myśl, że być może wystartuję. Natomiast boję się, mam kontuzję, miałem kontuzję i gdzieś tam z tyłu głowy to jeszcze siedzi. Lepiej na rowerze czy lepiej pobiegać? Zdecydowanie wolę rower. Czy jakieś wyprawy takie dłuższe? Tak, natomiast Coś musimy wymyślić takiego ekstremalnego. Po 300 km i po 500 przejechane ciągiem. Teraz prawdopodobnie jakieś 1000, ale to już będzie w podziale być może na 2 na 3 dni. Okej, okay. Mam pytanie, jak w ogóle z organizacją? Jak się udało miastu zorganizować tak ważną imprezę? Bardzo dużo ludzi pracowało ostatnie tygodnie, bo to nie tylko tygodnie, aby tak naprawdę wyłączyć miasto na pół niedzieli z użytkowania, aby zapewnić całą organizację. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w to. Ośrodkowi Aqua Zdrój, szkołom, wszystkim jednostkom gminnym. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny taka impreza może odbywać się w Wałbrzychu. Cześć, jak masz na imię? Skąd jesteś? Wałbrzycha z Podziamcza. Zbyszku, wszyscy Cię pewnie znają. Większość. Ale proforma musiałem oczywiście zapytać. Zbyszku, jaki czas? Czasu to nie wiem, ponad dziesiątkę startować. Się wiem, napisane. To już demencja, mówię, że nie wiem. Prawdę mówiąc, nie wiem. Godzina 31? Nie. To nie to. O, jest. Godzina 17. 17. Gratuluję. Który to półmaraton? Znaczy ja biegłem tychę, ale w ogóle w życiu biegam około 30 lat. Życiówkę mam przy 9 maratonie, a teraz mi przyszło męczyć na dziesiątkę, godzina 17. Starość nie raz. Młodość nie wieczna. Ale półmaraton, jeżeli chodzi, no nie, wracając do pytania, no to staram się zaliczać wszystkie, chyba że zdrowie odmawia posłuszeństwa, albo mnie nie ma. Okej, okay. Ale te nasze wałbrzyskie podbiegi, te górki, to nie jest dla Ciebie żaden problem? Nie, to tak, człowiek już jest przyzwyczajony przez tyle lat, to tak jak do pacierza. Po prostu musi to wziąć. Mówiłeś już o wieku swoim, a czy mimo wieku codziennie starasz się biegać? Staram się biegać codziennie też już. Ja nie wyglądam, ale to już 67 lat. A to jeszcze dużo przed Tobą. Dziękuję bardzo. No, dzięki. Z nami prezydent miasta Wałbrzycha, dr Roman Szemeń. Dzień dobry panie prezydencie, jak można było tutaj, Sportowy Wałbrzych TV, jesteśmy na żywo. Udało się pana w końcu tutaj zaprosić, bo cały czas jest pan zajęty. Tak, teraz wręczaliśmy już wielkim bohaterom, czyli tym, którzy ukończyli i 10 kilometrów, ale już pierwsi, którzy ukończyli półmaraton, medale, a wcześniej no, trochę organizacyjnych jeszcze ustalenia. Ważnym przywilej dla mnie to jest start. Tak, ale jak to się robi, że taka impreza udaje się ją zorganizować właśnie w Wałbrzychu, bo to musi być jakiś klucz do sukcesu. Znaczy, myślę, że po prostu jak zawsze w Wałbrzychu nam się po prostu bardzo chce. Znaczy, to nie jest tak, że jest to samograj. To już jest 24 lata. Inicjatorzy tego wiele, wiele lat temu, nieżyjący już niestety pan Chęczka, panowie Żuk, wielki udział wiele lat temu Mariusza Gawlika w rozkręceniu tej całej idei, ale od 13 lat mamy już jakby nową edycję. Bardzo wielki udział całej grupy osób, która konsekwentnie poprawia i koncepcje, i promocje organizacyjne, wszystkie aspekty. I dzisiaj jest to jeden z najbardziej znanych, poza tym no, najbardziej popularnych, 1770 zawodników opłaciło opłaty startowe. To jest bardzo duży, jak na obecny czas, rezultat.
No i też nagroda, co tu dużo mówić, tytularny sponsor, jakim jest Toyota, i ta główna nagroda losowana, co ważne, no przyciąga ludzi, jednak samochód warty dziesiątki tysięcy złotych jest jakimś magnesem. Ta zmiana trasy, gdzie biegacze biegną przez całe miasto, tak naprawdę przez największe dzielnice, można powiedzieć, jest chyba też sukcesem tej imprezy. Znaczy, to jest oczywiście ogromne wyzwanie. Znacznie łatwiej było zorganizować to na przykład, nie wiem, wokół Śródmieścia dwie pętle, ale chcemy zaangażować oczywiście, czy zintegrować całe miasto, a więc Piaskowa Góra, obwodnica, Stary Zdrój, również dzielnice, które rzadko kiedy trafiają w sensie pozytywnym na czołówki mediów, czyli chcemy pokazać, że Wałbrzych się zmienia, że Wałbrzych jest pięknym miastem, zielonym, warto do niego przyjechać nie tylko na półmaraton, ale w ogóle cieszyć się przyrodą, która... No wszyscy to widzą, jest po prostu niesłychana w naszym mieście. Na koniec pozwolę sobie zapytać, mam 1 września, do szkoły jeszcze dzisiaj nie idziemy. Szkoła zaczyna się jutro, ale czy takie imprezy i w ogóle zaangażowanie sportu to też również zaangażowanie sport w szkołach? No zdecydowanie, znaczy szkoły, modernizacja szkół, inwestycje w infrastrukturę to jest... 2 orliki w tym roku. Właściwie można powiedzieć, że praktycznie 3, więc również mówię o szkole numer 6, gdzie powstało boisko na białym kamieniu. Po raz pierwszy nigdy tam tego boiska nie było. Więc ja uważam, że to jest jeden z najpoważniejszych punktów w naszym budżecie inwestycyjnym, czyli szkoła, modernizacja, infrastruktura szkolna, co się jakby wiąże ze szkołami. W tej chwili trwa remont, czy właściwie budowa całej infrastruktury w szkole przy ulicy Dunikowskiego, niedawno szkoła numer 6 Limanowskiego, 11 listopada. Mamy złożone wnioski do projektu Aktywna Szkoła, więc myślę, że to naprawdę pokazuje, że chcemy ten sport szkolny uczynić naturalnym fundamentem takich właściwie prawie już wyczynowych imprez. Ja chciałem zaznaczyć, że miałem okazję rozmawiać z różnymi biegaczami w różnym wieku, ale przyjeżdżają praktycznie z całej Polski. To nie dziwi pana, że Wałbrzych jest coraz bardziej rozchwytywany przez Polaków, można powiedzieć? Bardzo się cieszę. To oznacza, że żeby przyjechać do Wałbrzycha z innych miejsc niż Dolny Śląsk, trzeba pokonać wiele przeciwności, bo powiedzmy z Warszawy jest to 400 kilometrów, ale z Gdańska to już 500, z Rzeszowa też, więc to jest kawał drogi. Mamy biegaczy z Krakowa. A mamy biegaczy w ogóle z Europy, tak? Więc coś jest takiego, że po raz kolejny przyjeżdżają do Wałbrzycha. Maraton jest w ogóle, półmaraton wałbrzyski jest wymagający. Trzeba to powiedzieć, że topografia trasy jest no, bardzo wymagająca. Nie każdy to lubi, ale to jest półmaraton dla tych, którzy poświęcają, że tak powiem, jak widać, wszystkie swoje rezerwy sił, emocji i za to im gratulujemy, cieszymy się, że tak bardzo chcą tutaj biegać i zapraszamy za rok. Na koniec właśnie powiedział pan, zapraszamy za rok, to chciałem zapytać, bo za rok 25 jubileuszowy, czy już do pana przychodzą organizatorzy, panie prezydencie, już musimy się tym zająć? No tak naprawdę przygotowanie półmaratonu trwa dokładnie od pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniej edycji. To jest cały rok intensywnej pracy. Mam też podpowiedzi od kilku lat, że powinniśmy zorganizować maraton. Wałbrzych ma już coraz więcej takich wspólnych tras z powiatem wałbrzyskim, zmodernizowanych, rowerowych choćby. Nie wiem, czy jest to już temat na przyszły rok, ale myślimy o tym. To będzie wielkie wydarzenie. To byłoby wielkie wydarzenie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jak słyszeliście, prezydent miasta Wałbrzycha wspomniał, że Wałbrzych mógłby zorganizować maraton 40 km. To byłoby wielkie wydarzenie biegowe, choć sam półmaraton wałbrzyski sam w sobie jest wielkim wydarzeniem biegowym, gdzie tak naprawdę przyjeżdża z całego kraju dużo biegaczy, których właśnie mogliście poznać tutaj i możecie ich poznać. Przepraszam pani senator, tu do kamery bardzo proszę. Dobry, pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Sportowy Wałbrzych TV. Jesteśmy na żywo, oczywiście transmisja na żywo ze sportowego na YouTubie. Serdecznie oczywiście zapraszamy panią senator, ale też korzystam z okazji, żeby zapytać właśnie pani. Wiele lat jest z półmaratonem wałbrzyskim. W tym roku inaczej, czy lepiej, gorzej, jak wygląda organizacja? To ja przypomnę tylko, że ja kiedyś startowałam, tylko to był krótszy dystans, 7 km. Dałam radę, natomiast później zwiększono ten dystans na 10 km i już odpuściłam, bo to już nie na mój
mój wiek, na moje możliwości. Natomiast dla mnie największe wrażenie to zawodnicy, którzy dobiegają, którzy z jednej strony totalnie zmęczeni, a z drugiej strony szczęśliwi, że ten dystans przebiegli, że są na mecie. Przed chwilą właśnie rozmawiałam z panem, który mówił, że jechał całą noc, żeby tutaj u nas być, więc absolutnie dla tych emocji, dla tego wszystkiego, co się dzieje wokół tej imprezy również, warto tu być i co roku i cieszę się, że znów kolejna edycja tego półmaratonu. No właśnie, dzięki naszej telewizji mamy okazję z nimi rozmawiać, z tymi biegaczami. Oni tu przyjeżdżają z Krakowa, z Oświęcimia, z Zielonej Góry, w ogóle z całej Polski. To jest fenomen, który jest fenomenem chyba na skalę Polski, że Wałbrzych wita tak wielu osób i oni chcą biec w tym półmaratonie. No właśnie cieszę się, że to Wałbrzych, tak? My mamy wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Myślę o rozwoju miasta, ale również te sportowe. Ja muszę wspomnieć oczywiście nasze ekstraklasa, jeśli chodzi o koszykarzy, ale ten półmaraton, to, że to jest w Wałbrzychu, że cała Polska tutaj w tym jednym dniu się zbiera, są z nami, chcą startować, to jest dla mnie ogromne, dla nas ogromne wyróżnienie. Ja oczywiście pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo my oboje jesteśmy absolwentami szkoły sportowej. No więc... oczywiście, tak. Szkoły sportowej, klasy sportowej, no, więc tak. Nasze serca sportowe absolutnie mocno biją w tym dniu. Do, dokładnie, ale też chciałem powiedzieć, że ci nasi wałbrzyscy sportowcy, którzy tutaj biegną, to w większości też i nasi znajomi, koledzy, koleżanki, których znamy. Jakie to wrażenie wręczyć medal komuś, kogo się zna i z którym się na przykład współpracuje albo się... Proszę sobie wyobrazić, że mimo tego ogromnego zmęczenia na mecie, oni dobiegają i chcą medal ode mnie, więc to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie przeszkadzam, proszę bardzo, wręcz medal. Dzięki serdecznie. Dzięki. Jak widzieliście, pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, jak co roku zaangażowana chociażby w rozdawanie medali podczas półmaratonu, ale zapewne też w organizację. Nie wyobrażam sobie bez tej osoby imprez sportowych w mieście, ani większość klubów sportowych, które zna doskonale panią senator, która zawsze organizuje się w swoje imprezy, imprezy miejskie, sportowe, w ich organizację, pomoc przy ich organizacji. Ja postaram się złapać kolejnych biegaczy. Chodź do mnie, chodź, cześć. Zmęczony bardzo, jak się nazywasz? Rafał, witam. Rafał, skąd przyjechałeś? Z Leśnej. Zadowolony? Tak, bardzo. 21 km przebiegnięte? Tak, tak, całe się udało przebiec. Podbiegi trudne? Nie, nie, kwestia przygotowania. Powiedz mi, jakoś specjalnie się przygotowałeś do wałbrzyskiego półmaratonu? Nie, ja cały rok trenuję. A czasówka, którą sobie założyłeś z czasem, który przebiegłeś? Na ten rok nie zakładałem żadnego czasu, bo jestem po infekcji. Okay. Świeżo, nie? I cieszę się, że całość udało się przebiec, a ponadto poprawić zeszłoroczny wynik. Cześć, skąd przyjechałeś? Cześć, z Pozotry, Uniejowice, witam. Jak się biegło? Nie no super, super, trzeci raz tu jestem, także niesamowicie. Całe 21 km? Tak, 21 to jest. Szykowałeś się jakoś specjalnie? Tak, no cały czas, 3-4 razy w tygodniu się biega, nie? Wałbrzych dla ciebie to wyzwanie? Tak, podbiegi są, ten jest super, ale no to jest właśnie to. Czasówka zadowolony? Tak, godzina 55, także super. Złamane 2 godziny. Tak, złamane 2 godziny, po 50 jestem, także to jest dla mnie sukces niesamowity. Gratulacje. Nie, dzięki. Dużo zdrowia. Dzięki. Sportowy Wałbrzych TV z nami. Zasłużony biegacz Wałbrzycha. Zapraszam, Witold Radkę, witam serdecznie. W takim wieku, proszę pana, to zaszczyt podać panu rękę. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie na wizji. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratulacje ukończenia. Który to już pana półmaraton? Półmaratonów to nie wiem, bo trochę mniej, bo no, ja liczyłem maratony. To mam 101 maratonów na całym świecie. W 78 państwach na całym świecie. No to maratony to liczyłem i mam nawet zapisane. A półmaratonów się tak dużo nie odbywa. To właśnie... Tutaj w Wałbrzychu to jest okazja, tak, a tak, bo to jest i tak męczarnia, to już jak koniecznie się chce, to się wtedy już, jak teraz nic nie było, a ja... Ale Wałbrzych dla pana szczególny chyba. No to oczywiście, że Wałbrzych dla mnie szczególny i jeszcze jak już jestem przy głosie, to powiem, że biegaczem... Na żywo jesteśmy w internecie. Biegaczem zostałem dzięki... prezydentowi, obecnemu prezydentowi Szałemejowi, bo on był młodym lekarzem, a ja chorowałem na serce i no leczył mnie, był moim lekarzem, no ale w pewnym momencie powiedział, że już więcej to, co mógł zrobić dla mnie, to już zrobił, więcej to już mi nic nie pomoże. Reszta po rękach. Ale był w Stanach Zjednoczonych i to, co widziałem tam, to panu powiem i bym panu to zalecił, ale tak na moją odpowiedzialność. I powiedział, że tam
30% ludzi to biega. Panie Witoldzie, za rok 25. jubileuszowy półmaraton wałbrzyski. Nie wyobrażam go sobie bez pana. Mam nadzieję, że dotrzyma pan słowa i pan będzie z nami. No, ja też tak mam nadzieję, że będę. No, tak. Cały Wałbrzych będzie trzymał za pana kciuki. No. Dziękuję serdecznie. Gratuluję jeszcze raz bardzo. Fenomenalnego wyczynu. Dziękuję serdecznie. No właśnie, chciałem też podziękować za wsparcie. Pawle, tutaj pierwszy raz akurat w ten sposób i na pewno nie ostatni. Wiem, że taka forma interakcji jest czymś ważnym, nawet dla tych zawodników, którzy biegają, a z różnych względów nie pojawiają się tutaj, także liczę, że no, z jeszcze większą pompą zrobimy to podczas 25. edycji. Pawle, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Oczywiście oglądajcie nas, subujcie kanał. Do zobaczenia.